Identyfikator podmiotu. STVPL 056. Klasa podmiotu. Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. STVPL 056 przechowywany jest w jednym z dźwiękoszczelnych pomieszczeń w sektorze. Tylko personel posiadający poziom upoważnienia trzeci lub wyższy, albo wykwalifikowany personel klasy D może zostać dopuszczony do konfrontacji z obiektem. Każdy badający przed wejściem do komory musi zostać poinstruowany co do ewentualnych skutków i specyfiki działania obiektu, nawet jeśli nie odwiedza go pierwszy raz. Personel badawczy należy również wyposażyć w detektory ultradźwiękowe typu GX519, połączone bezpośrednio z urządzeniem deszyfrującym znajdującym się w... Po każdej audycji przybywający w przechowalni obiektu mają obowiązek poddać się badaniom sprawdzającym stan ich zdrowia psychicznego, szybkość reakcji na bodźce oraz zdolność do dalszej pracy. Jeśli po zakończeniu konfrontacji jakikolwiek członek personelu zacznie wykazywać niepohamowaną agresję czy wrogość w stosunku do innych, należy odesłać go na tygodniową rehabilitację do ośrodka wypoczynkowego lub zlikwidować w przypadku personelu klasy D. Opis. SCP-PL 056 jest starym radiem z lat 60. ubiegłego wieku. Około 80% obiektu pokrywa rdza. Wiele informacji, w tym lista częstotliwości, nie można odczytać z powodu starcia powierzchni, na których prawdopodobnie się znajdowały. Kiedy jakakolwiek materia organiczna znajdzie się w odległości mniejszej niż 3 metry od podmiotu, rozpoczęta zostanie audycja. Przez pierwsze 5 sekund obiekt najprawdopodobniej wybiera pożądaną częstotliwość oraz głośność, których później nie można zmienić. W obu przypadkach brak odpowiedniego pokrętła. Następnie rozlega się dźwięk trwającego 2 minuty 57 sekund i 56 setnych utworu zespołu PT. Po jego zakończeniu zawsze następuje zapowiedź "Zapraszamy na reklamy", wypowiadana przez syntezator. Treść reklamy nie jest znana, słychać jedynie i jęki. Wówczas obiekt przechodzi w fazę aktywną. Zaraz po rozpoczęciu audycji reklamowej SCP-PL 056 przedstawi się jako zło. Czyni to za pomocą ultradźwiękowych komunikatów niesłyszalnych ludzkim uchem. Każdy komunikat zostaje odpowiednio wzmocniony i przesłany do urządzenia deszyfrującego, które po zakończeniu rozkodowania wysyła informację zwrotną. To, co obiekt powiedział członkowi personelu badawczego aktualnie przebywającemu w przechowalni. Przez ten czas należy podtrzymywać komunikację werbalną z podmiotem. Zaniechanie takiego postępowania przez minutę od przedstawienia się przez obiekt skutkuje ponownym nadaniem początkowego utworu i dalszym nadawaniem go przez czas nieokreślony. Podczas konfrontacji SCP-PL 056 zawsze będzie próbował przekonać rozmówcę, by podzielił się z nim swoimi problemami. Emitowane przez obiekt ultradźwięki, nawet jeśli nie zostały jeszcze rozszyfrowane i nie są rozumiane przez członka personelu badawczego, wywierają znaczący wpływ na jego psychice, wywołując nastrój sprzyjający wykonywaniu zlecanych przez obiekt czynności. Kiedy badający postąpi zgodnie z zaleceniami podmiotu, SCP-PL 056 udzieli mu odpowiedniej rady, manipulując wysokością ultradźwięków w ten sposób, aby wywołać pożądane samopoczucie i efekt. Podmiot prawdopodobnie posiada świadomość. Jest ona jednak na tyle ograniczona, iż nie potrafi pojąć, że jest podsłuchiwany. Zmiany w raporcie wprowadzone po incydencie 056-1. Doktor... Addendum. Incydent 056-1. Identyfikator eksperymentu 056-21. Prowadzący doktor... Opis. Incydent nastąpił podczas badania anomalnych właściwości SCP-PL 056 przez doktora... Poniżej załączony zostaje przebieg eksperymentu. Rozpoczęcie nagrania. Przez około 3 minuty słychać utwór, a po nim komunikat "Zapraszamy na reklamy". Jestem zło. Witaj, zło. Możesz powiedzieć, czym jesteś? Jestem złem. Mogę pomóc ci rozwiązać twoje problemy. Naprawdę? Cóż, nie wiem, kim ja tak naprawdę jestem. Zawsze wydawało mi się, że dobrym ojcem, ciężko pracującym rolnikiem, ale teraz? Hehe. Coś nie tak? Masz problem z samym sobą. To znaczy? Jesteś naukowcem w śmiesznym białym kitlu, a za ścianą pracuje urządzenie, które rozszyfrowuje wszystko, co mówię. Prawdopodobnie zostałeś oszukany. Mocestwie oszustów. Zakończenie nagrywania. W wyniku dalszych komplikacji śmierć poniósł doktor. Zaleca się rozpoczęcie eksperymentów mających na celu dokładniejsze zbadanie świadomości obiektu.